Przejdziemy teraz do opisywania zbiorów. Pojawiają się tutaj różne metody zapisu. Ja chciałbym, żebyśmy my odróżniali to, co powinniśmy wciągnąć z tej lekcji. To jest to, żebyśmy umieli odróżnić kiedy stosujemy klamerki, a kiedy stosujemy przedział. Jeszcze nie poznaliśmy przedziałów. Poznamy to dopiero po działaniach na zbiorach, takich gdzie potrafimy konkretnie wybrać elementy. Ale ja teraz wytłumaczę, kiedy stosuje się klamerki, a kiedy stosuje się przedział, czyli nawiasy otwarte takie dwa najbardziej standardowe przykłady zbiorów liczb to jest zbiór liczb rzeczywistych i zbiór liczb naturalnych. Najwięcej działaliśmy na zbiorze liczb naturalnych, więc od tego zacznę. Zbiór liczb naturalnych e, to jest już opis sam w sobie. Jeśli ktoś nam powie e, zbiór liczb naturalnych słowem albo, słowami albo przeczytamy po prostu zbiór liczb naturalnych, to gdzieś tam nam w umyśle zaświta e, co to są liczby naturalne, czyli odpowiadają na pytanie ile tutaj jest osób, czyli jest może być 0 osób, czyli 0 należy do tego zbioru, tak? I teraz, czy potrafimy wymienić kolejny element? Po czy potrafimy dokładnie powiedzieć, co jest następnym elementem tego zbioru? Tak. Wiemy, że to jest 1, 2, 3, 4. Czyli potrafimy wymienić każdy element, yy, który będzie występował jako następny. Tutaj dam kreseczki, ponieważ to się nie kończy na czwórce, tylko idzie po prostu aż na prawo co 1, do nieskończoności. Czyli zbiór liczb naturalnych y, zapisywaliśmy w klamerkach. W klamerkach, dlatego że potrafimy po kolei wypisać elementy tego zbioru, pomimo, że jest on nieskończony. Pokażę. Y, to jest zbiór liczb naturalnych. Teraz przejdziemy do zbioru liczb rzeczywistych. To jest zbiór nieskończony. I teraz czy my potrafimy... Y, OK, y, wróćmy do zbioru liczb rzeczywistych. Liczby rzeczywiste to są wszystkie liczby, jakie tylko byśmy mogli sobie wymyśleć. Pi, czyli 3,14, ona ma nieskończone rozwinięcie, tak? Ale potrafimy umieścić na osi. Będzie gdzieś tutaj za, za, za trójką. Ale czy potrafimy powiedzieć, jaka będzie liczba następna po pi, albo czy jaka liczba następna występuje po zerze? Ktoś może powiedzieć 1 dziesiąta i ja powiem 1 setna. Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, jak jaka, jaka liczba znajduje się bardzo blisko, zaraz obok zera. To jest tak, jakbyśmy yy, nie wiem... Długopis albo kartkę papieru możemy pokroić na kilka części. To tak jak jest zbiór liczb naturalnych. A jak jest cała, to nie potrafimy y, zawsze, gdy ją jakoś utniemy, to utniemy ją w innym miejscu. Nigdy nie zdarzy się tak, że będzie w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że y, to jest zrozumiałe. Popatrzmy, nie potrafimy powiedzieć. Jest, nie wiemy, ile jest liczb pomiędzy 0 a 1. My potrafimy. Y, tutaj mamy 0, 1, My potrafimy sobie zmierzyć ten odcinek, czyli popatrz, mamy 0 i 1. Czyli chcielibyśmy mieć liczby, które są większe od 0, bądź równe, tak? Większe bądź równe od 0 i mniejsze bądź równe od 1. To są wszystkie, większe bądź równe od 0 i mniejsze bądź równe od 1. Czyli to jest taki zapis yy, troszeczkę roboczy zbioru, ale ja chciałbym wytłumaczyć właśnie yy, intuicyjnie, o co tutaj chodzi. To są wszystkie liczby, które są pomiędzy 0 i 1, czyli tutaj. I teraz jakbyśmy chcieli to zapisać? Za pomocą klamerek? W jaki sposób? Nie potrafimy wymienić wszystkich elementów. Mimo, że teraz popatrzmy, zbiór liczb naturalnych jest nieskończony. Nie potrafimy go ogarnąć swoim wzrokiem. Jakkolwiek, jak długiej osi byśmy nie narysowali, to nie potrafimy ogarnąć całego wzroku. A odcinek od 0 do 1 potrafimy. Ale... Ta różnica jest taka, że w zbiorze liczb naturalnych potrafimy wypisywać jakie elementy występują po kolei, a w odcinku nie, tak jak już mówiłem. Nie wiemy ile tu jest liczb. Nie potrafimy ich wymienić, nie potrafimy ich policzyć, my potrafimy sobie tylko zmierzyć ten odcinek, jaką on ma długość na kartce, tak? I teraz, jeśli chcemy, żeby do naszego zbioru graniczyły, znaczy, jeżeli do naszego zbioru zaliczały się te graniczące, bo to jest przedział, tak? To nazywa się przedział. O przedziałach jeszcze będziemy mówili, ale... Yy, warto już teraz zastanowić się nad tym. Yy, to jest przedział, tak? Przedział określa jakieś liczby pomiędzy jakąś liczbą i jakąś liczbą. Trochę dziwnie powiedziane, ale tak, mamy pomiędzy 0 i 1, czyli popatrzmy. Jeśli chcemy, żeby te liczby początek i koniec należał do naszego zbioru, to robimy takie dziupki, czyli mamy wszystkie liczby od 0 do 1, i ten zapis mówi, że 0 i 1 również jest w tym zbiorze. Teraz, jeżeli chcielibyśmy. Żeby y, wartości graniczące nie należały do zbioru. Czyli my chcemy wszystkie wartości, wszystkie liczby pomiędzy 2 i 3, ale nie chcemy, żeby te końce należały tak? do tego. Czyli zapiszemy to w ten sposób, 2 i 3, ale robimy już otwarty nawias. Jak będziemy to zaznaczali na osi liczbowej, to gdy chcemy, żeby był koniec y, odcinku należał, tak, to robimy zamknięte kropeczki. I rysujemy to do góry w ten sposób. O, taką, tak jakby bramkę. A teraz, gdy nie chcemy, żeby te końce odcinków należały do naszego zbioru, to robimy otwarte kółeczka. Tak? Otwarte kółka mają być. I nie robimy bramki, tylko robimy właśnie coś takiego. Widać różnicę, prawda? I tego już nie trzeba tłumaczyć. I to jest ta różnica, kiedy stosuje się klamerki, a kiedy stosuje się przedział. Przedział stosujemy właśnie, gdy chcemy zebrać jakieś liczby pomiędzy jedną a drugą i, mm, i nie potrafimy ich wymienić po kolei. Tak się właśnie to stosuje. Czyli jakbyśmy chcieli określić zbiór liczb rzeczywistych? Właśnie. Skoro zbiór liczb naturalnych jest n z takimi dwoma kreseczkami, to zbiór liczb rzeczywistych jest r też z takimi dwoma kreskami. I teraz jak chcielibyśmy opisać? Za pomocą klamerek na pewno nie, ale możemy za pomocą przedziału. To jest taki zapis niespotykany, ale oczywiście można. Minus nieskończoność to plus nieskończoności. Bo wyobraźmy sobie, a i to jest ważne, gdy zawsze jest nieskończoność, pojawia się symbol nieskończoności, to zawsze jest otwarty. Nawias otwarty. Taki gładki, to nie jest dziubek. Nie można przy nieskończoności stawiać dziubka. To jest otwarty, tak się po prostu przyjęło i tak musi być, to musimy zapamiętać. Eee... No i właśnie. Eee... Minus nieskończoność plus nieskończoność. Zbiórnik rzeczywistych, jeżeli będziemy stali w zerze, to idziemy w lewo do aż do, do minus nieskończoności, w prawo do nieskończoności. I. Mm... Właśnie na tym to polega, że, że tak jakbyśmy stali w zerze, rozciągamy ręce i tak jak chcielibyśmy zgarnąć wszystko, co jest na lewo i wszystko, co jest na prawo, ale my nie, nie widzimy końca, czyli po prostu jest taki zapis. No i takie zbiory innych liczb, które najczęściej występują w matematyce, to są liczby wymierne, niewymierne i całkowite. Wymierne od wymiernych, w, niewymierne czyli NW. No i właśnie, całkowite. W szkole całkowite oznacza się w ten sposób C. Od całkowitych. Ale wszyscy matematycy na całym świecie rozumieją liczbę całkowite przez takie Z. Czyli według mnie to jest kłamstwo, co jest w książce. Mi ciężko było się na studiach matematycznych przestawić. Zawsze jak widziałem C, to rozumiałem to jako całkowite. A co oznacza zespolone? Zespolone to są te zbiory liczb dopiero, które poznają studenci na studiach. Nie ma tego w liceum. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, może zajrzeć do lekcji o liczbach zespolonych. To jest właśnie w materiale akademickim dla studentów, ale można też również poszukać sobie w internecie albo na Wikipedii zobaczyć, czy na jakimś takim, na jakiejkolwiek stronie, jak wpiszemy... Jak piszemy w Google liczby zespolone, to wyskoczono na pewno strony, gdzie będziemy mogli sobie troszeczkę o tym poczytać. No i teraz e, przejdziemy do innego zapisu liczb, e, takich innych zbiorów, tak? Ponieważ to są takie zbiory bardzo ogólne, a teraz będziemy mieli takie szczególne zbiory. Tutaj mamy zbiór liczb naturalnych mniejszych od 4. Czyli my potrafimy sobie wypisać ten zbiór, tak? To są naturalne mniejsze od czterech. To jest 0, 1, 2 i 3. Dlaczego A? Wziąłem jakąkolwiek dużą literę, bo tak się opisuje zbiory. I teraz mamy taki zapis słowny, mamy taki zapis, ale jeszcze matematycy stosują taki troszeczkę inny zapis, yy, że zbiór A to będzie coś takiego. Za pomocą tak jakby zmiennej. Wprowadzają zmienną, wprowadzają xa. X. Tak? Yy. Ja pierw zapiszę, później wytłumaczę. x mniejsze od 4. Ten zapis spowodowałby, że chcemy mieć po prostu wszystkie x, czyli wszystkie liczby mniejsze od 4, tak? Czyli mogłoby być 3, 2,5, 0, minus 20, minus cokolwiek. Czyli wprowadzamy tak jakby zmienną, że tu będziemy mogli sobie wrzucać jakieś liczby, ale to nie jest dokładny opis tego zbioru, bo mamy zbiór liczb naturalnych. Czy musimy dołożyć taki warunek, że ten x musi należeć do naturalnych? Tak? I teraz się zgadza. Bo jeżeli weźmiemy sobie tutaj 3,5, 3,5 jest mniejsze od 4, ale tutaj jest jeszcze warunek nałożony na x, że musi być naturalny. Dlatego taki zapis. Zbiór liczb naturalnych parzystych. Jakie to są naturalne parzyste? Damy sobie b. To jest 0, 2, 4. 6, 8 i nie wiemy, nie potrafimy skończyć. Zawsze do każdej liczby można dodać 2 i dostaniemy następną liczbę, dlatego 3 kropki, to jest zbiór nieskończony. To jest zbiór skończony, bo tutaj są cztery elementy, tak? No i jak możemy również to opisać, ten zapis, oczywiście chciałbym powiedzieć, że nie trzeba umieć zapisywać tak zbiorów, to jest już e, troszeczkę wyższa szkoła jazdy, ale to jest bardzo ciekawe, no zastanówmy so się. Chcemy wszystkie liczby, które są naturalne i one są mniejsze od czterech, no genialny zapis. E, no i właśnie tutaj mamy zbiór liczb naturalnych parzystych i możemy e, zapisać e, to również w inny sposób. Ale ja nie będę tego tłumaczył, ponieważ tam pojawi się jeszcze jedna zmienna, nie chciałbym mieszać. Tutaj mamy zbiór liczb dwucyfrowych. Jakbyśmy chcieli sobie opisać zbiór liczb dwucyfrowych, czyli mamy C y, równy 10, bo to jest pierwsza liczba dwucyfrowa, tak? 11, 12, 3 kropeczki, żeby nie wymieniać wszystkich, ale wiemy, gdzie możemy się zatrzymać. Zatrzymujemy się na ostatniej liczbie dwucyfrowej, 99. I teraz możemy to zapisać również w inny sposób, że zbiór C to jest wprowadzamy nową zmienną zawsze x i teraz chcemy liczby tak z takiego przedziału. Coś takiego oznacza, że wybieramy wszystkie liczby pomiędzy 10 i 99, czyli na przykład 10,5, ale my chcemy dwucyfrowe. Czyli dwucyfrowe to są również możemy zaobserwować, że to jest pewien podzbiór liczb naturalnych 10, 11, 12. Więc musimy dodać że ten x jest naturalny. I tutaj robimy obok tego ograniczenia tej naszej zmiennej e, dwukropek. No i zbiór liczb większych od 4, czyli mamy większe od 4, jakiś x jest większe od 4 i mniejszych od 7. Czyli x to jest jakaś zmienna, czyli możemy podstawiać pod nią cokolwiek, czyli x są większe od 4 i x są mniejsze od 7. Czyli popatrzmy. Jak narysujemy sobie to na osi, to mamy coś takiego. Tutaj 4, tutaj 7. Większe, czyli my nie chcemy, żeby 4 należało do naszego przedziału, więc robimy kółeczko otwarte i 7 też nie ma należeć. Czyli mamy wszystkie elementy pomiędzy 4 i 7, bo większe od 4 i mniejsze od 7. Jak weźmiemy 8, to jest większe od 4, ale nie jest mniejsze od 7. Czyli yy, możemy to zapisać również jako przedział. 4, 7. Skoro kółeczka są otwarte, to mamy e, okrągłe nawiasy, bo to nie należy, prawda? I to jest cała esencja dotycząca... E, e, Opisywania zbiorów to nie jest wcale trudne. Mam nadzieję, że potrafimy już wyczuć różnicę, kiedy będziemy stosowali taki zapis przedziałowy za pomocą nawiasu, a kiedy będziemy stosowali klamerki. No i to wszystko, jeśli chodzi o taki wstęp dotyczący zbiorów, jak się opisuje, co to jest zbiór, co to jest podzbiór. Teraz przejdziemy sobie na, do działań na zbiorach, czyli dowiemy się, czym jest suma, porozwiązujemy sobie przykłady, również wytłumaczę na takiej jednej lekcji, co to jest suma w innej lekcji, co to jest iloczyn, co to jest różnica. I do tego będzie osobna lekcja, gdzie będziemy skupiali się na przykładach. Czyli jedna lekcja będzie taka bardzo intuicyjna, żeby zrozumieć to, a druga, gdzie będziemy już y, ćwiczyli na konkretnych przykładach matematycznych. Także zapraszam do kolejnych lekcji, i, i jeżeli ta lekcja wydawała się troszeczkę trudna, no to już y, kolejny materiał na pewno będzie dużo prostszy, chociaż to jest naprawdę y, również proste.